dobry Państwu ze Stadionu Krakowskiej Wisły. Witam serdecznie sympatyków piłki nożnej Andrzej Szeląg. Przeciwnikiem zespołu Białej Gwiazdy Łódzki Widzew. Na trybunach znów ponad 10 tysięcy widzów pomimo deszczu i zimna. Rywalem Wisły bowiem wciąż aktualny, choć teraz jakby trochę osłabiony i okaleczony piłkarski mistrz Polski, zespół łódzkiego Widzewa. Przed meczem osłabiony, a teraz już zdruzgotany, ponieważ proszę sobie wyobrazić, po pierwszej połowie gospodarze prowadzą z łódzkim Widzewem 5-0. Za moment rozpocznie się druga połowa spotkania, ale w międzyczasie pokażemy Państwu skrót pierwszej części gry, no i przede wszystkim tych 5 bramek. Jeszcze poczekamy na replay, dostanę sygnał od kolegów z wozu, mam nadzieję, kiedy będziemy mogli zobaczyć skrót pierwszej połowy spotkania. Na razie podam Państwu składy, w jakich występowały do przerwy obydwa zespoły. Składy jednak później, bo to akcja zapowiadana przeze mnie z 14 minuty. Podanie Szymkowiaka do Kobylańskiego, znakomite wyjście, doskonała obrona Artura Sarnata i dosłownie w minutę później rzut rożny, piękna główka Nicińskiego i to, co nie udało się gościom, udało się gospodarzom. 1-0 dla zespołu krakowskiej Wisły. Dosłownie minutę po tym, jak niewiele brakowało, Wisła straciłaby bramkę. Minuta później, 16 minuta meczu, doskonałe podanie Kulawika do Kaliciaka i znakomity strzał Kaliciaka z lewej nogi w same okienko bramki Arkadiusza Onyszki. To jest gol, który będzie konkurował być może do bramki roku. 22 minuta meczu, kolejny rzut rożny. Głową strzelał Węgrzyn, dobijał chyba jeszcze raz, zobaczmy tę sytuację, dośrodkowanie. Kazimierz Węgrzyn, tu zmienił kierunek lotu piłki Niciński i trzecia bramka dla Wisły. Rzut karny dla Krakowian w 24 minucie spotkania. Za podcięcie Dubickiego przez Bogusza, wykorzystany przez niezawodnego w takich sytuacjach kapitana zespołu krakowskiego Tomasza Kulawika. Podobnie jak z Zabrzem, tak i teraz strzelił bramkę z rzutu karnego. Piękna akcja w trójkącie Bukalski, Kaliciak, Kulawik. To była 37 minuta meczu i 5-0 dla Wisły. Dwie bramki ostatnie kapitana Krakowian Tomasza Kulawika. Ma tych bramek Tomasz Kulawik w sumie już na swoim koncie 8 i on również może kandydować do tytułu króla strzelców tego sezonu. Oto już druga połowa meczu, a teraz proszę Państwa, jeszcze raz Państwo widzieli strzelców bramek. Trzecią bramkę strzelił jednak, początkowo sądziliśmy tu wszyscy, że Kazimierz Węgrzyn, ale jednak strzelcem tej bramki był Grzegorz Niciński. Druga część meczu i podam teraz Państwu składy z pierwszej połowy tego spotkania. W bramce Krakowian Artur Sarnat, z numerem 15 Marek Zając, z numerem 3 Bogdan Zając, z numerem 4 Kazimierz Węgrzyn, z numerem 5 Jacek Matyjas, z 7 Krzysztof Bukalski, z numerem 25 Daniel Dubicki, z 9 Grzegorz Kaliciak, z 10 Ryszard Czerwiec, z 11 Tomasz Kulawik i z 16 Grzegorz Niciński. W drużynie krakowskiej nastąpiła jedna zmiana, w drugiej w połowie opuścił boisko Grzegorz Kaliciak, a w jego miejsce wszedł, no znakomicie, tu już się w kilku meczach spisujący 17-letni piłkarz z Nigerii, Ibrahim Sandej. Zespół łódzkiego Widzewa bardzo osłabiony, o tym będzie później. Skład, w jakim Widzew dzisiaj występuje, w bramce Arkadiusz Onyszko, z numerem 2 Szymkowiak, z 8 Wichniarek, z 10 Michalczuk, z 9 Sałaciński, absolutnie nowa twarz w zespole Widzewa, z 13 Szarpak, z 14 Świętosławski, z 15 Bogus, z 17 Szemoński, z numerem 20 Kobylański. Bez zmian w Widzewie w drugiej połowie meczu, w Wiśle jedna zmiana, w miejsce Grzegorza Kaliciaka na boisko wszedł. O właśnie ten piłkarz, 17-letni Ibrahim Sandej, który zapisał się tu już w pamięci krakowskich kibiców dobrą grą w ostatnim meczu na własnym boisku z Górnikiem Zabrze, a wcześniej w Ostrowcu strzelił bramkę dla Wisły na wagę zwycięstwa.
akcja zespołu łódzkiego, bo proszę Państwa, mimo tego wysokiego prowadzenia Wisły, również łodzianie mieli kilka okazji strzeleckich, doskonale w dwóch, trzech sytuacjach, szczególnie przy tej obronie strzału Kobylańskiego i później przy rzucie wolnym bitym przez siadaczkę spisał się bramkarz krakowski Artur Sarnat. Zespołem jednak zdecydowanie lepszym w tym spotkaniu jest krakowska Wisła. No wynik może się wydawać zaskakujący, ale jeżeli popatrzymy na skład drużyny Widzewa, gdzie gra kilku zawodników rezerwowych, jeżeli uzmysłowimy sobie, że aż 8 podstawowych zawodników tego klubu z różnych powodów grać nie może, przede wszystkim z powodu kontuzji, od prawie roku nie gra Marek Citko, ponad miesiąc już nie oglądamy na boisku obrońców Widzewa Łapińskiego i Michalskiego, kontuzjowani są Hejot, Zając, Czajkowski nie mógł zagrać w dzisiejszym spotkaniu. No sytuacja kadrowa zespołu prowadzonego przez trenera Franciszka Smudę jest katastrofalna. I to jest główny powód tego, że wynik mamy w tej chwili taki, jaki mamy. Powód również i tego, że nieco wcześniej Widzew przegrał w lidze 4 spotkania pod rząd i przez 360 minut nie mógł strzelić bramki. Dopiero ostatnio wygrał z Petrochemią 3-0. Okazja dla Widzewa, rzut wolny, jak zawsze w takich sytuacjach z prawej strony lewą nogą uderzał będzie siadaczka. Już pod koniec pierwszej połowy zagroził bramce Sarnata. Jeszcze raz piłka przeszła pod bramkarzem krakowskim, ale minęła słupek bramki. Ale dotknął jednak bramkarz, obronił, wypchnął ją na róg. Brawo Sarnat, po raz kolejny uratował swój zespół przed utratą gola. Ten młody, zlepiony z graczy rezerwowych, zespół Widzewa, no jak wskazuje rezultat po pierwszej połowie meczu, absolutnie nie potrafi grać defensywnie, nie potrafi się bronić, ale to już jest coś w stylu tej drużyny sprzed lat, kiedy była to drużyna znakomita. Został ten ofensywny styl gry, ten widzewski charakter, żeby atakować niezależnie od rezultatu, niezależnie od tego, co dzieje się na boisku. No i kilka razy łodzianie zagrozili bramce Artura Sarnata. No niemniej jednak ich sytuacja w tym meczu jest już beznadziejna, no a w ogóle wszystko wskazuje na to, że zespół, który przecież prowadził w tabeli po rundzie jesiennej, ten sezon raczej spisać może już na straty. Dośrodkowanie. Mokre, śliskie boisko. I nie miał szans dojść piłkarz łódzki do tej piłki. Nie najlepsze warunki do gry. Mokro, ślisko, nie najlepsze również warunki do oglądania, a mimo to na stadionie krakowskiej Wisły znów ponad 10 tysięcy widzów. Nie muszę Państwu mówić, jak w tym momencie szczęśliwych. Bukalski. Poszedł lewą stroną Kazimierz Węgrzyn, ale łodzianie odzyskują piłkę. Marek Zając walczy w środku boiska. Atakowany przez Zająca młody Świętosławski traci piłkę. Matyja, Ibrahim Sandej, siadaczka. Faul Bukalskiego na Świętosławskim, rzut wolny dla Widzewa. Dziwne są koleje losów naszych czołowych piłkarskich klubów, no bo czyż to nie jest symptomem braku stabilizacji w polskim futbolu, że po rundzie jesiennej Widzew był liderem tabeli i miał 12 punktów przewagi nad Wisłą, która była na 13 miejscu, a obecnie po 8 kolejkach rundy wiosennej Widzew przed tym meczem był już na 4 miejscu,
Wisła aż na szóstym i miała tylko jeden punkt straty do drużyny łódzkiej. No a teraz wszystko wskazuje na to, bo takich cudów w piłce nie ma, żeby odrobić stratę 5 bramek w ciągu 40 minut. Wszystko wskazuje na to, że zespół krakowski wyprzedzi Widzew o 2 punkty w tabeli. W ataku Łodzianie. Dośrodkowanie z prawej strony i znów bardzo dobra interwencja krakowskiego bramkarza. Bogdan Zając, Marek Zając. Jeśli już o stratach mowa, no Wisła gra również bez równocześnie i kontuzjowanego i zawieszonego za żółte kartki Kałużnego. Nie może grać Adamczyk, no ale w sytuacji kadrowej trenera Wojciecha Łazarka są to niewielkie osłabienia. Ma 20 zawodników niemal równorzędnych do gry. Natomiast w zespole łódzkim no, grają już głębokie rezerwy Ibrahim Sandej. Dobre podanie do Nicińskiego. Wychodził z bramki Onyszko, ale Michalczuk nie do końca był przekonany, że bramkarz łódzki zdąży do tej piłki. Wolał wyekspediować ją na róg. I Ryszard Czerwiec z lewej strony przygotowuje się do wykonania rzutu rożnego do gry. Natomiast przy środkowej linii poza państwa kadrem przygotowuje się Grzegorz Pater z drużyny Wisły. Faul Bukalskiego w polu karnym przeciwnika kontra Widzewa. Teraz przewaga liczebna przez moment. Wichniarek, ale znakomicie wrócił, czysto wyłuskał mu piłkę Robert Matyja. Ibrahim Sandej, kulawik mknie lewą stroną, pędzi za nim Mirosław Szymkowiak. Sandej, Czerwiec. Inaczej już gra Wisła niż w pierwszych meczach tej rundy. Mniej już przypadkowości w tej grze, takiej próby zniszczenia przeciwnika siłą, motoryką, wzrostem, więcej już składnych, przeprowadzanych finezyjnie ataków. I pokazał się z dobrej strony ten 17-letni Ibrahim Sandej. Nie wiem, jak długo Wisła będzie miała z niego pożytek, oby jak najdłużej, ale bardzo mi się ten piłkarz podoba. I może on być kiedyś mocnym punktem reprezentacji Nigerii. Bukalski, krótkie rozgrywanie piłki z Zającem, teraz Węgrzyn. Bogdan Zając. Spokojnie teraz krakowianie będą starali się grać już długo piłką. Na pewno nie zrezygnują z podwyższenia wyniku, ale będą starali się jednak jak najdłużej utrzymywać przy piłce i panować na boisku, co nie powinno im przychodzić z trudem, ponieważ są z zespołem jednak zdecydowanie lepszym od osłabionego Widzewa. Piotr Szarpak, wrócił napastnik Ibrahim Sandej za bocznym pomocnikiem drużyny łódzkiej. Zmiana w zespole Wisły, doczekał się, który tam stał już dość długo przy linii, Grzegorz Pater, który zmienił Ryszarda Czerwca. 59 minuta spotkania, druga zmiana w drużynie Białej Gwiazdy. Opuszcza murawę Ryszard Czerwiec, numer 10, któremu serdecznie dziękujemy za grę, a na murawie widzimy Grzegorza Patera, numer 8. Mirosław Szymkowiak, strata teraz piłki
pojedynku z Dubickim. No potknął się Bogusz, chyba wyprzedzi go Dubicki, ale ratował się Bogusz wślizgiem. Przedłużył tę piłkę do własnego bramkarza. Bukalski. Kulawik. Z lewej strony Niciński atakowany przez Michalczuka. Dośrodkowanie Nicińskiego. Krótkie wybicie siadaczki, wciąż krakowianie, faulowany Bukalski przez Szymkowiaka, będzie rzut wolny. I przypuszczam, że któryś z krakowian strzelał będzie na bramkę Onyszki. Krzysztof Bukalski na Państwa ekranie. Niedawno kontuzjowany w Lubinie. Złamana przegroda. Nosowa nie grał w ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze, ale dzisiaj już zdolny do gry i spisujący się dobrze w tym spotkaniu. Bukalski, przy nim Grzegorz Niciński, jest jeszcze Kulawik. Ale wszystko wskazuje na to, że raczej uderzy Krzysztof Bukalski z prawej nogi. Uderzył, ale wysoko, wysoko ponad bramką. 61. minuta spotkania. Utrzymuje się rezultat z pierwszej połowy meczu. 5-0 prowadzi krakowska Wisła z łódzkim Widzewem. Imponującą Wisła ma tę wiosnę, no ale wiadomo, ogromne wzmocnienie drużyny, 10 nowych piłkarzy. I to piłkarze nie takich na uzupełnienie a składu, ale do gry, ściągniętych z czołowych klubów polskich, z klubów zagranicznych. Grzegorz Pater faulowany, jeden z nielicznych w składzie Wisły wychowanków klubu i piłkarzy, którzy grali w poprzednich sezonach. Teraz z lewej nogi próbował będzie najprawdopodobniej Tomasz Kulawik. Albo dośrodkowanie, albo strzał, strzał na bramkę Onyszki. Piłka jednak uderzona zbyt lekko, nie mogła łódzkiego bramkarza zaskoczyć. Dotąd w 7 meczach rundy wiosennej, 6 zwycięstw Wisły, tylko porażka w drugim meczu w Warszawie z Legią. 18 punktów już w tej rundzie rewanżowej, przy zaledwie 7 zdobytych przez łódzki Widzew. 18 punktów przed tym meczem, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Wisła ten mecz spokojnie wygra. Jeżeli dojdą te 3 punkty, punktów będzie 21, a więc proszę sobie wyobrazić, na 9 kolejek przed zakończeniem rundy wiosennej Wisła ma już taki dorobek punktowy, jak po całej jesiennej rundzie, której wywalczyła właśnie 21 punktów. Jeden z tych młodszych piłkarzy, Sławomir Sałaciński, w drużynie Widzewa. Michalczuk przechodzi Sandeja, ale ten ambitny 17-latek nie daje za wygraną. Na prawo śliskie boisko. Dobrze wybija Bogdan Zając. W dalszym ciągu jednak Łodzianie i pójdzie dośrodkowanie na pole karne, ale nie było tam nikogo z piłkarzy łódzkich. Spokojnie nieatakowany zagarnął tę piłkę Artur Sarnat. Już nie atakują krakowianie z takim animuszem jak w pierwszej połowie meczu, no ale trudno się dziwić w sytuacji, kiedy prowadzi się 5-0. Oddali teraz środek pola Łodzianom, czyli całkiem odwrotnie jak w pierwszej części gry, kiedy mimo iż Widzew no, próbował zagęścić właśnie środkową strefę boiska. Grało tam 5 piłkarzy. W przodzie był wysunięty tylko Szemoński. Cofnięty nawet grał drugi napastnik Kobylański, ale
Mimo to ta strefa należała do piłkarzy krakowskich. Stąd szły te groźne kontry, w efekcie których Wisła zdobyła 5 bramek. Przypominam, kolejno strzelili je Niciński, Kaliciak, ponownie Niciński i dwukrotnie Tomasz Kulawik. Uśmiechnięty trener Smuda, ale jest to taki uśmiech rozpaczy. Współczuję temu trenerowi. Po prostu od kilku spotkań nie ma kim grać i musiało się to odbić na wynikach. Niciński. Idzie Dubicki, jest bardzo szybki. Nie szedł wprost na niego Bogusz, poleciał bardziej na lewo, żeby nie stracić dystansu, ale poradzili sobie chłopcy obrońcy. Kazimierz Węgrzyn. Pozyskany przed tą rundą z RIT. Piękne podanie Węgrzyna i niewiele brakowało. Sięgnął piłki Grzegorz Niciński. Zdecydował się na natychmiastowe uderzenie. Całkowicie zmylony Onyszko, ale zabrakło z pół metra. Popychany Szarpak przez Matyję. Jest niezwykle ciężko wygrać górny pojedynek z obrońcami Wisły. Matyja, Węgrzyn, chłopy na schwał, każdy po 1,90 m wzrostu. I tu piłkarze łódzcy są bez szans. A całością poczynań defensywnych krakowian świetnie dyryguje niewiele niższy ostatni obrońca Bogdan Zając. Rzut wolny dla Widzewa. Rafał Siadaczka. Dużo bramek strzelił z rzutów wolnych, ale oczywiście tu było za daleko, by pokusił się o strzał wprost na bramkę Artura Sarnata. Ponownie Siadaczka, ale już atakowany przez Grzegorza Patera. Out. Faul na Świętosławskim. Rzut wolny dla Widzewa. 68. minuta spotkania. Traci piłkę Mirosław Szymkowiak. Mirosław Szymkowiak, ogromny talent, razem ze swoim kolegą z drużyny Widzewa, który występuje również w dzisiejszym meczu, Arturem Wichniarkiem i Maćkiem Terleckim, który dzisiaj grać nie może z powodu żółtych kartek. Przed 5 laty grali w drużynie trenera Andrzeja Zamilskiego, która wywalczyła dla Polski Mistrzostwo Europy 16-latków. Oby nie były to największe sukcesy w ich sportowych karierach, bo często się zdarza niestety w naszym futbolu, że te talenty doskonale zapowiadające się w wieku 16, 17, 18 lat gdzieś później giną. Bogdan Zając. Dobry wariant. Nie posyłał piłki górą, ale takie ostre podanie prostopadłe w pole karne mogło zaskoczyć obrońców Widzewa. Jeszcze raz Bogdan Zając. Szarżował prawą stroną Daniel Dubicki. Wywalczył rzut rożny dla swojego zespołu. Rafał Siadaczka, oglądany teraz, przeszkodził mu w dośrodkowaniu. Niesłabnący doping publiczności krakowskiej, licznie tu zebrany i mimo nie najlepszej pogody szczęśliwej prowadzi 5-0 Wisła. Rzut rożny dla zespołu krakowskiego. Grzegorz Pater, główka Nicińskiego, ale już znacznie mniej precyzyjna niż wtedy, kiedy zdobył po rzucie rożnym w 15 minucie pierwszą bramkę dla zespołu Wisły. Obrońca Daniel
Bogus zmęczony, umorusany i do tego smutny jak wszyscy piłkarze Widzewa. Pater Dubicki czysto odebrał mu teraz piłkę Bogusz. Bogdan Zając spokojnie do Bukalskiego, ten do Matyi. Matyja, który grał poprzednio w Błękitnych Kielce, wcześniej w Wawelu. Występował tam w drugich liniach tamtych zespołów. To też nie obca mu jest gra ofensywna i właściwie z obrońców Wisły on najchętniej uczestniczy w atakach swojego zespołu teraz, chociaż pełni funkcję obrońcy kryjącego. Niciński, przegrany pojedynek z Michalczukiem, ale Michalczuk również traci piłkę. Z pierwszego uderzenia Sunday do Kulawika, ale Kulawik przy tym ślizgu zagrał nieczysto. 20 minut do zakończenia meczu, 5-0 dla Wisły. Czyżby wszystko, co ciekawsze miało się w tym spotkaniu dziać w pierwszej jego części? Kolejna zmiana w zespole łódzkim. Oglądamy Marcina Reksuła. Opuścił boisko Marek Szemoński. A Marcin Reksuł jest z tej grupy piłkarzy z rezerw łódzkiego Widzewa, młodych, zupełnie nieznanych. Nie sposób znaleźć nazwiska Ludwikowskiego, Krakały, Reksuła, Wilka, Głusińskiego, Pieprzyka, Sałacińskiego, Świętosławskiego, wszystkich tych piłkarzy, którzy są w składzie, w skarbach wszelkich kibica przed sezonem, publikowanych w gazetach. Po prostu z konieczności wobec prawdziwej plagi kontuzji musi trener Franciszek Smuda korzystać z zawodników absolutnie niedoświadczonych, nieprzygotowanych jeszcze do gry w pierwszej lidze. Robert Matyja. No i cóż, można powiedzieć, że dla Wisły mecz z samym mistrzem Polski jest takim lekkim sparingiem, spokojne prowadzenie do przerwy 5-0, a teraz taka gra, by się za bardzo nie zmęczyć. Bo przecież przed drużyną jeszcze seria 9 trudnych spotkań, a aspiracje tutaj w Krakowie coraz większe i coraz bardziej uzasadnione. Wisła z pozycji drużyny zagrożonej spadkiem po rundzie jesiennej, dzięki tym 18 zdobytym punktom, zdążyła się już wywindować na miejsce 6. Jest już blisko czołówki. 3 punkty za drugą Legią była przed tym spotkaniem, 8 przed prowadzącym Widzewem. Teraz, kiedy zwycięstwo oceniane jest na 3 punkty, są to wszystko straty do odrobienia, nawet do ŁKS-u. Na pewno wszystkich zainteresuje wynik w Łodzi. Zakończony meczu ŁKS-u na własnym stadionie jedynie zremisował drobinę 0-0. Nie spieszą się zbytnio łodzianie. Mają świadomość, że mowy nie ma tutaj już o zmianie wyniku. Co najwyżej można strzelić honorową bramkę. I lepiej jednak uniknąć jest pogromu, na który się zanosiło. Był taki pierwszy mecz w historii ligowy Wisła z Widzewem. W pierwszym sezonie Widzewa w lidze było to 11 lipca 1948 roku, kiedy na starym jeszcze boisku Wisły gospodarze rozgromili Łodzian 8-0. Teraz jest 5-0 i nie sądzę, żeby ten wyczyn został powtórzony. Wyczyn wówczas takich piłkarzy jak
Józef Kochut i Mieczysław Gracz, którzy strzelili po 3 gole. Tu krakowianie grają już spokojnie, znacznie wolniej niż w pierwszej części gry, za to dokładniej, starają się jak najdłużej utrzymać przy piłce, no i raczej im nic na to nie wskazuje, by zależało im na tym, by dobić tu już zupełnie przeciwnika. Spokojnie, doskonale wyszkolony technicznie Bogdan Zając przyjął tę śliską piłkę, długie podanie teraz do Dubickiego. Dubicki rozgrywa tu spokojnie z Paterem, mają dużo miejsca. Podanie do Sandeja, tym razem odegranie tej piłki młodemu zawodnikowi z Nigerii się nie udało. Dobre wejście Marka Zająca, wyprzedził rywali. Siadaczka, który z konieczności, zresztą jak większość obrońców łódzkich, musi grać na tej pozycji, jest raczej piłkarzem drugiej linii. Oprócz funkcji obronnej nie zaniedbuje i ofensywy, on strzela dość dużo bramek dla Widzewa, szczególnie z rzutów wolnych, ma bardzo mocne uderzenie z lewej nogi. Pater do Sandeja. Jeszcze raz Pater, spokojnie do tyłu do Matyi, ten do Zająca, z lewej strony Węgrzyn. I tak teraz sobie coraz częściej krakowianie grają w piłkarskiego dziada, tak się to nazywa w żargonie futbolowym. Nie zawsze się to udaje. Świętosławski, dobre podanie teraz na prawo. Z lewej strony Reksu. Dośrodkowanie, ale tak to wszystko już jest raczej na stojąco, te akcje drużyny łódzkiej, bez przekonania, bez wiary w powodzenie. Jedna i druga drużyna chciałaby, zdaje się, żeby ten mecz się już skończył. Dla Wisły wynik znakomity. Łodzianie mają świadomość, że wiele tu już skórać nie mogą w tym spotkaniu, co najwyżej stracić jeszcze z jedną bramkę. Szarpak spokojnie odebrał mu piłkę Bukalski. Razem kiedyś grali w zespole krakowskiego Hutnika. Onyszko. Zupełnie spadło tempo tego meczu. Zawodnicy już tak też grają bardziej gdzie im się podoba. Cofnięty jest Kobylański. W przodzie dwójka młodziutkich piłkarzy z rezerw, Świętosławski i Krakała w zespole Widzewa. No moim zdaniem nie mają najmniejszych szans z doświadczonymi, rosłymi obrońcami Wisły. Bardzo łatwo przerywane są te ataki, bardzo spokojnie wyprowadzają piłkę krakowianie z własnej połowy boiska. No czego brakuje zdecydowanie w tej części gry, to dynamiki ze strony drużyny krakowskiej. Ale muszą też piłkarze, mając świadomość, że nie kończy się liga na tym meczu, ekonomicznie jednak rozkładać siły. I w sytuacji, kiedy prowadzą 5-0, wykorzystać tę sytuację, by móc no, nie stracić wiele sił w drugiej części meczu. Rzut wolny dla Łodzian. To już jest stała funkcja Rafała Siadaczki. Tym razem poszedł na prawą stronę. Z tamtej części boiska zawodnikom lewonożnym strzela się znacznie lepiej. I tu jest okazja do strzelenia honorowej bramki dla Łodzian. Przyczajony Artur Sarnat. Krótkie podanie do Siadaczki. Siadaczka uderzył.
ale dobrze ustawiony krakowski mur i tylko rzut rożny. Mecz wygrany 5-0, wygrywany w tej chwili na 10 minut przed jego końcem. Wydawać by się mogło, że w takim spotkaniu bramkarz drużyny tak wysoko prowadzącej nie ma nic do roboty, a jednak Artur Sarnat uratował kilka razy swój zespół przed utratą bramki w tym spotkaniu. Czy uratuje? Teraz Michalczuk nie miał powodu ratować, ponieważ znacznie wcześniej, zanim tam za Sarnatem zjawił się krakowski obrońca Bogdan Zając, w momencie podania był piłkarz łódzki na spalonie. Zmiana tym razem w drużynie Wisły. Na boisko wejdzie Grzegorz Kaźmierski. A opuści boisko grający od pierwszej minuty meczu Marek Zając. Grzegorz Kaźmierski, 28-letni piłkarz, student Akademii Górniczo-Hutniczej, piłkarz pozyskany z krakowskiej Garbarni. Atak Łodzian. Spokojnie zdążyli krakowianie, a do tego był jeszcze spalony. Niesłabnie doping kibiców krakowskich. No chociażby dla nich powinni się postarać piłkarze Wisły o strzelenie jeszcze jednej bramki. Ale na razie bliżsi tego Łodzianie, zwłaszcza że znów z lewej strony, a więc z prawej strony, a więc z miejsca, które lubi, strzelał będzie wolnego siadaczka. Pierwsze zetknięcie z piłką Grzegorza Kaźmierskiego, podanie do Patera. Mirosław Szymkowiak odebrał mu piłkę. Nie dał się oszukać na taki prosty zwód. Bogdan Zając. Kazimierz Węgrzyn próbuje teraz swoich sił w ofensywie. Nie udało się, ale już tam, gdzie powinien być Węgrzyn asekurowany, jest przez dwóch swoich kolegów. Nie kwapią się zresztą już Łodzianie do jakichś szybkich kontrataków. Bukalski uderzy z daleka, uderzył, dosyć dobry strzał, brawa na widowni, czekamy, kiedy Krzysztof Bukalski osiągnie swoją optymalną formę, na pewno stać go, jak pamiętam tego piłkarza z doskonałej gry w krakowskim Hutniku, stać go jeszcze na więcej. Czystym, znakomitym ślizgiem Tomasz Kulawik wyłuskał tę piłkę, choć sytuacja była niezwykle trudna. Brawa na widowni, podanie do Dubickiego, bardzo szybki jest ten piłkarz, dośrodkowanie Ibrahim Sandy i druga bramka 17-letniego Nigeryjczyka dla krakowskiej Wisły w tej rundzie. Znakomita była ta akcja, piękne podanie do Dubickiego, dośrodkowanie i proszę zwrócić uwagę, bez zastanowienia, z pierwszej piłki, w biegu właściwym ustawieniem stopy, tylko dotknął tej piłki i Ibrahim Sandej, strzelcem szóstej bramki dla Wisły. Mówiłem przed chwilą, że publiczności krakowskiej mimo deszczu, mimo zimna ich i mimo tej paskudnej generalnie pogody należy się jeszcze ta satysfakcja, by
Drużyna w czerwonych strojach strzeliła gola. Ibrahim Sunday spełnił to życzenie. Drugi gol tego piłkarza. Jego pierwsza bramka w tej rundzie zadecydowała o zwycięstwie Wisły, stojącym tam pod dużym znakiem zapytania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Była to bramka na 1-0. Sunday. Nie zrozumieli się teraz z Dubickim, ale Sunday ponownie przy piłce. Aktywny, szybki, dobry technicznie i co najważniejsze jakoś, mimo że ten chłopak ma 17 lat i jest to zupełnie nowy dla niego zespół, jakoś odważny i wkomponowany w grę swojego zespołu. Nie boi się podejmować trudnych decyzji. Strzela natychmiast z pierwszej piłki i przynosi to efekty. Kaźmierski, Węgrzyn. Do Dubickiego. Dubicki atakowany przez Siadaczkę, poradzi sobie od bramki wybijać piłkę. Będą Łodziani. 86. minuta spotkania. Trener Wojciech Łazarek na pewno bardziej zadowolony niż wskazuje na to mina. W tej chwili ma coś za złe swoim piłkarzom, ale to są detale, bo generalnie na pewno jest z ich postawy zadowolony. Jeszcze jedna ostatnia, jak sądzę, zmiana w zespole Widzewa. Wchodzi na boisko z numerem 12 Piotr Głusiński. Jeden z głębokiej rezerwy drużyny Widzewa. Pogrom Łodzian na stadionie krakowskiej Wisły. Do tej pory tak efektownych zwycięstw Wisła nie odnosiła. Wygrała co prawda sześciokrotnie, ale były to wygrane 2-0 kolejno, 1-0, znów 1-0, 2-0, 2-1 i ponownie 2-1 w ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze tu na własnym boisku. No ale widać było, że jest to zespół solidny, którego może jeszcze nie stać ze znacznie lepszymi drużynami jak Widzew na wysokie zwycięstwa, ale czasem przecież trudniej jest wygrać 2-1, 1-0 niż 6-0. Trudniej o tyle, że wtedy ważą się losy spotkania i by wygrać trzeba mieć tę mentalność zwycięzców, tę świadomość, że walczyć trzeba do ostatniego gwizdka, zwłaszcza, że Wisła szereg tych spotkań wygrywała w drugich połowach meczu. Tu było znacznie łatwiej i tu przyszło to, co musiało się zdarzyć. Drużyna krakowska gra coraz lepiej. Widzew coraz bardziej personalnie osłabiony z meczu na mecz. No i efekt uwidoczniony na boiskowym zegarze. Na 2 minuty przed końcem meczu Wisła prowadzi 6-0. Gratulacje dla Wisły, ale żal troszkę drużyny łódzkiej, która no w ciągu kilku tygodni z zespołu jak na naszą ligę bardzo mocnego stała się w tej rundzie kompletnym outsiderem. Osiemdziesiąta dziewiąta minuta na boiskowym zegarze. Jeszcze jedna akcja Wisły. 6-0 dla Krakowian w meczu z łódzkim Widzewem. Szereg było dramatycznych meczów Łodzian z Krakowianami. Pamiętam tutaj w okresie, kiedy grał Boniek, Smolarek, Żmuda. Taki mecz wygrany bodaj w 80 roku przez Wisłę 6-3, ale nie zdarzyło się, no poza tym epizodem w 48 roku, ale był to również ligowy epizod Widzewa, ponieważ po roku spadł
wówczas Ekstraklasy, no i dopiero osiągał sukcesy w następnej piłkarskiej epoce w latach 70. No ale po tym drugim awansie nie było już nigdy spotkania Wisły z Widzewem, by jeden z zespołów miał taką przewagę jak w tym meczu i wygrywał aż 6-0, a może na tym nie koniec, bo nadal Wiślacy na polu karnym, doskonałe uderzenie Tomasza Kulawika, świetna obrona Onyszki. No troszkę tego piłkarskiego pieprzu na zakończenie tej drugiej połowy spotkania, znacznie oczywiście słabszej od pierwszej, którą Wisła wygrała 5-0, ale najpierw bramka znakomitego Nigeryjczyka Sandeja, teraz doskonały jeszcze strzał Kulawika. Jeszcze jedna nie mająca już żadnego znaczenia zmiana w zespole Widzewa. Za zmęczonego Andrzeja Michalczuka wszedł Marcin Pieprzyk. Ostatni chyba rzut rożny dla Wisły. Główkował Węgrzyn. Tym razem mniej precyzyjnie niż przy trzeciej bramce, kiedy umożliwił zdobycie gola Nicińskiemu. Jeszcze bronią się Widzewiacy, a Krakowianie jakby chcieli strzelić jeszcze tę siódmą bramkę. Koniec spotkania, proszę Państwa. Dobry mecz, absolutnie jednostronny. 6-0 wygrała Wisła. 5-0 było po pierwszej części gry. Przypominam, w tej pierwszej połowie bramki padały, oglądamy je właśnie w takiej kolejności dla Wisły. Pierwszą strzelił po rzucie rożnym Grzegorz Niciński. To była 15 minuta meczu, powtórka tej bramki, doskonała centra, znakomite przyłożenie głowy i strata piłki przez Widzew. Minutę później na środku boiska błyskawiczne rozegranie piłki pomiędzy Kulawikiem i Kaliciakiem i strzał taki, jaki oglądamy na najlepszych europejskich stadionach. Tomasz Kulawik, znakomite wyjście, podanie w uliczkę do Kaliciaka. Kaliciak z lewej nogi przy bliższym słupku. Kolejny rzut rożny i po główce Węgrzyna dobija piłkę Grzegorz Niciński. W 24 minucie jeszcze jeden gol. Podcięty był w polu karnym Dubicki przez Bogusza. Teraz jeszcze raz oglądamy bramkę trzecią Grzegorza Nicińskiego. Rzut karny wykorzystany przez Tomasza Kulawika. I Tomasz Kulawik zdobędzie jeszcze jednego gola w 37 minucie meczu. Proszę zwrócić uwagę na tę akcję. Będzie to piękne rozegranie piłki pomiędzy Bukalskim, Kaliciakiem i Tomaszem Kulawikiem. Jeszcze raz Tomasz Kulawik i to właśnie ta zapowiadana przeze mnie akcja. Bukalski, Kaliciak i kiedy spodziewali się obrońcy, że Kaliciak odegra piłkę Bukalskiemu, znalazł tam Tomasza Kulawika. 5-0 do przerwy, a teraz szósta bramka w drugiej połowie spotkania pod koniec meczu. Strzelona przez Ibrahima Sandeja, ustalająca wynik na 6-0 dla krakowskiej Wisły. Proszę Państwa, nie będziemy czekać już na tę szóstą bramkę, zwłaszcza że ją Państwo oglądali niedawno. Tyle proszę Państwa ze stadionu krakowskiej Wisły. Dobry mecz, nieoczekiwanie, aż tak wysokie zwycięstwo. Coraz lepiej gra.